wam też wywaliło wczoraj prąd? No właśnie, akurat robiłam sobie kolację. Znaczy, podgrzewałam w mikrofalówce niedojedzone burrito, które znalazłam pod kanapą. Wiem, wiem, nie powinnam tak robić. Przygotowani na to, za co nam płacisz? Co się dzieje? Będziesz miał towarzystwo. Nie jest zwłok. Przeskanuj ją od razu. Aż tak źle. Nikt od nich nie byłby w stanie zdjąć tylu moich ludzi. Na pewno ma jakieś słabe punkty. Tego nie powiedziałam. Mówię tylko, że masz się pośpiechać. Rasid, co się dzieje? Agent Netwatchu, próbuje cię zhakować. Zajmę się tym, a ty rób swoje. Długo go nie utrzymam. Animal stoi jako prost. Załatw ją.
odezwij się do niego. Musimy mieć dostęp do ich danych, jasne? Musisz najpierw... Placid? Hej, hej, spokojnie. I straciliśmy łączność. Sytuacja pod kontrolą. Tak, podłączam się do niego. Hej, Vi. Wszystko w porządku? Daj mi chwilę. Przed chwilą wyglądałeś tak samo. No to już mi lepiej. Co się stało? A jak myślisz? Voodoo Boys cię wyruchali. Zrobili z ciebie jebanego kamikadze. Załatwiłeś, co chcieli, przestałeś być potrzebny. Masz rację. Nie zostawię tego tak. No kurwa, myślę. Idziemy do Batis Hotel pogadać z Placidem. Nie możemy teraz odpuścić. Mam nadzieję, że skurwiel lubi niespodzianki. O kurwa! Żyje! Chcesz rozmawiać z Placidem? O niego ci chodzi? Mogę cię zawieźć. Sam go znajdę. Jasne. Dobra. Ty tak specjalnie?
robisz, laska? Basen, kurwa. Jesteśmy królowa życia. Tego. Aj, kurwa. Przecież on... Idź na górę. Basit czeka. Ma z tobą do pogadania. Myślałem, że już po tobie. Chciałeś mnie załatwić. Zrobiłem, co chciałeś i przestałem być potrzebny, więc mnie wypłaszczyłeś. Nic podobnego. Mosley namieszał ci w głowie. Jebać Mosleya. Sam do tego doszedłem. I miałem rację, co? Straciliśmy z tobą łączność. Tego nie było w planie. Widziałem, jak likwidowaliście tagi agentów. Więc nie mów, że nie wiesz, co się tam działo. Wiem, co widziałem. Trafiłeś na pole bitwy i oberwałeś to wszystko. Musiałem wyciągnąć przede wszystkim moich ludzi. Walczyliśmy też o ciebie, ale Mosley okazał się lepszy, niż sądziliśmy. Chcę rozmawiać z Brigitte. Teraz. Na razie rozmawiasz ze mną. Załatwiłem sprawy w GIM zgodnie z umową. Więc nie pierdol i zejdź mi z drogi. Asie, musimy zejść na dół. To jeszcze nie koniec. Netwatch tu wróci. Chyba nie chcesz zabrać go ze sobą do krypty. To zwykły ranion. Widziałaś jego skany? Widziałam. Soti konia. Fetutmun soti. Czyli to ty jesteś Brigitte. Niełatwo cię znaleźć. Podobno masz coś dla mnie. Czyli wiesz o biochipie. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Ile się dowiedziałaś z moich skanów? Na pewno więcej niż Placide. Rozpoznałaś biochip, bo to ty szukałaś go wcześniej. Zbadamy cię. Skoro przeżyłeś w GIM, to na pewno kosztem konstruktu. Chcesz mi grzebać w głowie? Nie bardzo mi to leży, bo mam teraz tak jakby kryzys zaufania. Trafiłeś do nas w złym momencie. To mają być przeprosiny? Na przeprosiny dostaniesz coś ekstra, kiedy już ustalimy, ile chcesz za sam biochip. O ile jest w dobrym stanie. Biochip nie jest na sprzedaż. I nie możecie mi go odebrać siłą. Był w kiepskim stanie jeszcze zanim trafiłem do GIM. Nie działa? Aż tak źle nie jest. Ale na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie bezpiecznie go usunąć.
Skoro to wy zleciliście kradzież konstruktu, zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas trafiłeś? Evelyn Parker. Coś ci to mówi? Evelyn? Ta dziwka z domu lalek? Skoro to dzięki niej do nas trafiłeś, to jednak na coś się przydała. Dobra, możecie mi pomóc, czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty, tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Serio? Chyba dość już dla was zrobiłem. Tak czy inaczej, musimy zbadać biochip, zanim spróbujemy go usunąć. Po co? Może się nie udać i zostaniecie z niczym. Przecież obiecałam, że ci pomożemy. Okej, możemy iść.